Kilka dni temu na zajęciach z japońskiego nauczycielka się mnie zapytała, ile razy w tygodniu pracuję, i ja jej odpowiedziałam, że mainichi, że codziennie. Na co ona była jak: kiedy ty odpoczywasz, dziewczyno? A ja na to, że mainichi, codziennie. I na co w odpowiedzi usłyszałam: aha, Maya-san prowadzi ciężkie życie. I ta sytuacja dała mi bardzo dużo do myślenia, bo ja faktycznie jestem dosyć produktywna, bo prowadzę swoją działalność. Również studiuję dziennie, również chodzę na siłownię regularnie, sporo czytam, moje życie towarzyskie kwitnie i w tym wszystkim jeszcze znajduję czas na odpoczynek, na przysłowiowe nic nie robienie i czuję się świetnie. Jest mi naprawdę lekko. I dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy, co ty możesz zrobić, żeby również wprowadzić się w taki stan na co dzień. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, dzień dobry, ja nazywam się Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i o tym, jak ją sobie ułatwić i uprzyjemnić, a dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zamanifestować więcej lekkości w życiu. Przygotowałam sobie nawet notatki tutaj, spisałam po kolei wszystkie punkty, które chcę dla ciebie omówić. Uwaga! Ja, pomimo tego, że robię naprawdę bardzo dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy, to ja nie narzucam sobie presji, żeby je wszystkie robić. I paradoksalnie, im mniej się zmuszasz do robienia czegokolwiek, im mniej presji sobie narzucasz, tym bardziej ci się zaczyna chcieć robić te rzeczy, które świadomie i tak chcesz zrobić. Przez to, że ja tak nie cisnę, że Boże, już teraz, szybko, szybko, szybko. Przez to, że ja pozwalam sobie na to, żeby poleżeć dupą do góry i nie robić nic, kiedy tylko mam na to ochotę, to kończy się to tym, że poleżę sobie dupą do góry 15-30 minut, a później będę miała taki przypływ energii dzięki temu, że pozwoliłam sobie na ten odpoczynek, że zacznę robić rzeczy, które no świadomie i tak chciałam zrobić. Czy to będzie pójście na siłownię, czy nauka na studia, czy tworzenie kontentu dla was, czy cokolwiek innego. W momencie, kiedy czujesz, że zaczynasz narzucać sobie presję, bo ja nie mówię, że mi się nie zdarzają takie myśli, gdzie kurczę, ja muszę teraz szybko zrobić, bo nie wiem, nie zdążę, świat się zawali. Girl. W momencie, kiedy czujesz, że coś takiego zaczyna ci się w głowie pojawiać, kiedy się na tym przyłapujesz, to tym bardziej wtedy siądź na dupie i powiedz sobie: ja w tym momencie nie chcę nic osiągnąć, ja w tym momencie nic nie muszę osiągnąć. Ja teraz siedzę, that's it, ja sobie teraz odpoczywam. I w momencie, kiedy poczujesz, że już nie narzucasz sobie tej presji wewnętrznej, wtedy zaczynasz robić. I dzięki temu jest ci dużo lżej, jest ci przyjemnie przede wszystkim, a o to nam na koniec dnia chodzi, tak? Bycie produktywną nie równa się narzucaniu sobie presji, okej? Okay? Bo dużo osób, widzę, nie czuje tego, to nie jest dla nich oczywiste. Możesz być produktywna i nie narzucać sobie presji i paradoksalnie będziesz wtedy dużo bardziej produktywna, kiedy pozwolisz sobie na to, żeby nie być. Kiedy nie będziesz uzależniać swojego poczucia własnej wartości od tego, ile zrobiłaś w ciągu dnia, ile zarabiasz, co studiujesz, jakie masz oceny, tutaj można wymieniać. Twoja wartość nie jest uzależniona od tego, ile robisz. I to jest tutaj bardzo ważne. Drugą rzeczą, która niesamowicie mi pomogła i pomaga do tej pory, są rampage i medytacje, jak i po prostu generalnie świadome afirmowanie. Bo uwaga, nie wiem czy wiesz, jeżeli jesteś na tym kanale już jakiś czas, to pewnie wiesz, ty możesz sobie wybrać, jak się czujesz. To nie jest łatwe, zwłaszcza na początku, kiedy pierwszy raz ktoś o tym usłyszy, to ja pamiętam, jak pierwszy raz gdzieś o tym przeczytałam, to poczułam się, jakbym po prostu plaskacza dostała. Co ty myślisz? Mi tu jest tak ciężko w życiu, a ty mi mówisz, że ja mogę to od tak zmienić? Tak. Jeżeli się otworzysz na to, że możesz, to tak. Tylko no właśnie, musisz się na to otworzyć. Musisz sobie wydać na to przyzwolenie i zacząć przyzwyczajać swoje ciało, swój umysł do nowego stanu rzeczy. W tym przypadku stanu, w którym ty jesteś osadzona w swojej magnetycznej energii. Ty nigdzie nie musisz się spieszyć. I wszystko, i tak, dociągasz, jak to się mówi, dopinasz na ostatni guzik. O, wszystko jest elegancko, wszystko jest świetnie. Jednym z takich narzędzi, które ja uwielbiam i to jest nieodłączny element mojej codzienności, to jest mój autorski rampage Soczysta Bogini,
który, prawdę mówiąc, początkowo stworzyłam z intencją stricte dla siebie na mój prywatny użytek, ale stwierdziłam, że to jest tak genialne, że chcę się tym z Wami podzielić. Jest to nagranie z afirmacjami, specjalną muzyką, jeszcze paroma innymi podprogowymi smaczkami, dzięki któremu przeprogramowujesz swój umysł na, jak ja to nazywam, stanie się soczystą boginią. I co za tym idzie, życie w lekkości, osadzenie się w swojej tak zwanej żeńskiej energii, energii yin, pomaga ci się otworzyć na dużo większą lekkość w życiu, dosłownie poprzez samosłuchanie tego. Tak działa przekaz podprogowy. Jeżeli to narzędzie z Tobą rezonuje, czujesz, że to jest coś dla Ciebie, to zostawiam Ci link do tego rampage'u, jak i do moich innych rampage'y w opisie tego filmiku. Kolejne bardzo podobne rzeczy, które pomogą Ci się wprowadzić w stan lekkości, to jest medytacja, jak i tak naprawdę wszystko inne, co pomoże Ci się skupić na Twoim ciele, co pomoże Ci otworzyć się na spokój wewnętrzny. Medytacja, yoga, mogą to być jakieś inne ćwiczenia fizyczne, bo medytacja, istnieje wiele różnych form medytacji, tak? To może być po prostu siedzenie, oddychanie i skupianie się na swoim wnętrzu, a to mogą być intensywne ćwiczenia fizyczne, crossfit czy coś takiego. Znajdź coś, co Cię relaksuje i pozwól sobie na to, żeby to się stało nieodłącznym elementem Twojej codzienności. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest praktyka wdzięczności. Bardzo dużo osób już pewnie o tym usłyszało w kontekście manifestacji marzeń i jak samo odczuwanie wdzięczności nie jest Ci niezbędne do tego, żeby zamanifestować pieniądze, miłość, konkretną osobę czy co tam chcesz, to praktyka wdzięczności jest Ci niezwykle potrzebna do tego, żeby się cieszyć z życia po prostu, bo co Ci potem, że zamanifestujesz sobie górę pieniędzy, partnera, partnerkę, apartament, samochód i Bóg wie co jeszcze, jeżeli nie będziesz potrafiła się z tego cieszyć, jeżeli nie będziesz potrafiła docenić tego. Całe nasze życie, jakby nie patrzeć, tak na koniec składa się z tych takich malutkich elementów codzienności i tego, jakie my mamy podejście do nich. I nauczenie się cieszenia się z malutkich rzeczy, z maciupeńkich rzeczy, to Ci pozwala otworzyć się na dużo większą ilość szczęścia, lekkości. Tak samo praktyka wdzięczności. Ja przykładowo codziennie w zeszycie zapisuję sobie wieczorem 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Jest to jedno z ćwiczeń, które już pewnie część osób zna z mojego e-booka Budowanie dobrego samopoczucia. Też Wam go podlinkuję w opisie. I naprawdę to jest game changer. Zwłaszcza jeżeli Ty wiesz, że masz problem z doceniania małych rzeczy. Bo w momencie, kiedy, umówmy się, w naszym życiu wydarza się coś super zarąbistego, to my przez minutę się z tego cieszymy i mówimy, o fajnie, a potem o tym zapominamy i nasza uwaga jest kierowana głównie na to, co jeszcze nie wychodzi, co jeszcze wymaga dopracowania, co jeszcze nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Właśnie klucz polega na tym, żeby zacząć świadomie skupiać swoją uwagę na to, co wychodzi w dużo większym stopniu niż na to, co nie wychodzi. I czy to jest łatwe? Moim zdaniem tak, natomiast tutaj przede wszystkim chodzi o regularność. Jeżeli całe życie, 10, 15, 20, 30 lat swojego życia skupiałaś uwagę głównie na tym, co nie wychodzi, no to z dnia na dzień raczej się nie przeswitchujesz. Ważne jest to, żeby się przyłapywać na tych momentach, gdzie nie pozwalasz sobie na szczęście i lekkość i zacząć kierować swoją uwagę na co innego, na to, na co Ty świadomie chcesz tą uwagę kierować. Kolejną rzeczą jest zadanie sobie pytania, zwłaszcza w momencie, kiedy czujesz się jakaś przemęczona. Zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić w tym momencie, żeby poczuć się lżej? Co mogę zrobić w tym dokładnie momencie, żeby poczuć się lżej, żeby poczuć się lepiej, żeby poczuć większą lekkość? I w większości przypadków Ty już od razu od swojego umysłu, podświadomości, świadomości dostaniesz rozwiązanie. Co Ty możesz w tym momencie zrobić, żeby poczuć się lżej? I ostatni już tak naprawdę niezwykle ważny punkt, bardzo powiązany z tym poprzednim, to jest otworzenie się na pomoc od rzeczywistości zewnętrznej. Ty jako kreatorka swojej rzeczywistości masz wpływ na wszystko tak naprawdę, co napotykacie w Twoim życiu. Most incydentów, działania inspirowane doprowadzają Cię do różnych okoliczności i tych, które są super i tych, które są mniej super i są niewygodne. Natomiast również Ty jako kreatorka Twojej rzeczywistości masz wpływ na to, czy
Twoja rzeczywistość zewnętrzna będzie otwarta na to, żeby ci dawać, żeby ci pomagać, żeby ci ułatwiać życie, żebyś ty nie musiała wszystkiego sama robić. Otwórz się na pomoc od innych ludzi. Pozwól sobie pomóc, pozwól sobie otworzyć drzwi, pomóż sobie ponieść torbę z zakupami czy torbę, która jest ciężka. Wielu osobom włącza się taki mechanizm od razu, że kurczę, ja muszę udowodnić swoją niezależność, ja muszę zapłacić za obiad, bo muszę pokazać, że mnie stać tak naprawdę. Ja muszę pokazać, że ja jestem niezależna, że ja mogę to dla siebie zrobić. Bardzo często to wynika z niskiego poczucia własnej wartości i potrzeby udowadniania innym ludziom z zewnątrz tego, że jestem strong, independent, bo mogę sobie zapłacić za obiad, bo mogę sama ponieść, bo mogę sama otworzyć drzwi. Pozwól sobie na to, żeby ci pomagano. Zwłaszcza jeżeli jesteś w swojej feminine energy i jesteś w związku z osobą, która jest osadzona w tej tak zwanej masculine energy lub chcesz być z taką osobą w związku. Jest to powiedzmy jedna z rzeczy, którą chcesz zamanifestować w twojej rzeczywistości. Uwierz mi, faceci uwielbiają pomagać kobietom i tylko czekają na to, aż ty wyślesz jakiś sygnał, hej, potrzebuję pomocy. I nie sprawia to w żaden sposób, że ty jesteś mniej niezależna, mniej silna. Sprawia to jedynie, że jest ci po prostu w życiu lżej i przyjemniej. I ludziom wokół ciebie również jest lżej i przyjemniej. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, co robić, wiesz, jak się otworzyć na większą lekkość w twoim życiu. I do usłyszenia w kolejnym materiale.